całość po rozebranej w XIX wieku bramie łazienność zwaną obok na ścianie kamienicy widoczny zegar słoneczny z XVII wieku. W średniowieczu była to jedna z bardziej reprezentacyjnych ulic Torunia. Zasiedlali ją bogaci kupcy i patrycjusze. A w XIX wieku lokowano przy niej wielkie banki i duże sklepy. Stały tu więc obok spichlerzy mieszkalne domy gotyckie, które później przebudowane zostały na pokazane kamienice renesansowe, bankowe, klasyczne i secesyjne. Stała brama i dlatego została rozebrana. Torun powstał dzięki Wiśle i do 80. lat XX wieku żył z Wisły. Kupcy radzili się na Wiślanym terenie. Słowione rzece ryby trafiały na mieszkańskie stoły, a wiślany piasek do kuchni, gdzie czyszczono nim smolonego.